Dzień dobry Państwu, Dominik Waszek z tej strony. Mamy pierwszy dzień nowego roku i nowej dekady. Anno Domini 2020 właśnie się rozpoczyna. Jest nowy rok, to oznacza, że większość światowej populacji została dzisiaj obudzona kacem. To również oznacza, że mamy za sobą grudzień, czyli tradycyjnie miesiąc rozmaitego rodzaju podsumowań osobistych i dręczenia się wyrzutami związanymi z tym, że nasze życie nie wygląda tak, jak powinno. Bądź też, że my jesteśmy na tyle głupi, że nie byliśmy w stanie wykorzystać wszystkich danych nam przez los i Boga szans. No i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, czyli w dupie. To jest taki smutnawy okres, ale jest on zwykle po nim następuje ten okres, kiedy na skutek kaca i tego, że budzi się podobno nowy rok, nowe życie i tak dalej. Świat wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądał przed chwilą, ale mniejsza z tym, my wierzymy, że istnieje jakaś zmiana, że jakaś zmiana się dokonała, bo zmieniła się data. Skoro zmieniła się data, no to już wszystko będzie dobrze, tak? Bo już w tym grudniu żeśmy sobie dowalili wystarczająco mocno, już wiemy, co poszło nie tak i teraz będziemy żyć inaczej, będzie lepiej, będzie fajnie, będzie bardziej kolorowo, będziemy najlepszą wersją samego siebie i osiągniemy pełnię swojego potencjału i kupujemy karnet na siłownię, wiedząc w głębi ducha, że mniej więcej pod koniec miesiąca będzie już po ptokach i że wszystko wróci do starej normy, czyli do poczucia porachy wszechogarniającej i tyle. Mimo, że to wiemy, to jest to już też taki okres, kiedy ten szczególnie początek stycznia, to jest ten okres, kiedy jeszcze wierzymy, że być może z jakichś magicznych powodów w tym styczniu będzie inaczej niż w każdym poprzednim, co z kolei motywuje całą masę rozmaitych coachów, trenerów, terapeutów czasami też i innych rozwojników osobistych do tego, żeby dawać złote rady i przedstawiać Państwu rozmaite sposoby na to, jak zrobić, żeby życie znowu było zajebiste i co wreszcie możesz zrobić, żeby być pełnią samego siebie, czy jakkolwiek oni to tam nazywają. Mniejsza z tym. W każdym bądź razie w najbliższych tygodniach możecie się Państwo w internecie spodziewać wysypu takich filmów, a ja mimo, że zwykle nie podążam za trendami, to w tym roku postanowiłem zrobić trochę inaczej i wygłosić orędzie noworoczne do Państwa, w którym zamierzam powiedzieć po pierwsze, żeby na to uważać. To znaczy szczególnie, jeśli Państwo macie korbę, jeśli macie zaburzenia lękowe, depresyjne, bądź inne zaburzenia psychiczne, takie nazwijmy, to określanie sobie celów i motywowanie się do ich zdobywania jest ostatnią rzeczą, jaka może Was interesować, dlatego że najprawdopodobniej pogorszy Wasz stan i Was skrzywdzi dodatkowo. Więc to Wam za chwilę powiem troszkę bardziej szczegółowo. Natomiast oprócz tego mam też dla Państwa pewną propozycję. Propozycję, jak zrobić to inaczej. Innymi słowy, jak poradzić sobie z tym styczniem, gdzie tak nas bardzo nosi i tak bardzo chcemy zmieniać swoje życie i jak do tego podejść mądrzej, żeby wyrządzić sobie albo mniejszą krzywdę, albo też żeby nawet wyjść z tego miesiąca z korzyścią. To będzie już za chwilę, w tej chwili werble, cudowna kolorowa czołówka powinna być, ale pewnie mi się nie chciało jej zrobić, w związku z czym oszczędzę Państwu szczegółów. Zaczynamy od razu, jedziemy. Otóż moi drodzy, jeśli chcecie Państwo sobie wylistować, tak? Czyli napisać sobie listę celów i sprawić, żeby one były, sprawdzić, czy one są, jak to tam było, Boże, tam wymierne i w ogóle tam, czy w czasie się sprawdzają, czy angażują innych ludzi i tak dalej, jak to na tych kiepskawych szkoleniach motywacyjno-menedżerskich się zwykle mówi. Jeśli chcecie zrobić sobie tego rodzaju krzywdę, to oczywiście bardzo proszę, natomiast musicie wiedzieć, że to jednak o czymś świadczy. Otóż jeśli ktoś czuje taką potrzebę, żeby wyjąć ze swojej głowy to, czego chce i wierzy, że jak sobie tego nie napisze, to nie będzie wiedział, czego chce, jest szalony, absolutnie szalony. Tak naprawdę życie tak nie działa. W życiu większość z nas doskonale wie, co nas w tym życiu interesuje, czego chcemy i nawet aktywnie większość z nas zmierza w tym kierunku. Tyle, że to nam się nie zawsze podoba, nie zawsze nam się zgadza z tymi bzdurami, które nam przychodzą do głowy.
Jeszcze gorszy scenariusz dzieje się wtedy, kiedy ktoś zakłada, że musi świadomie swoją głową określić swoje cele, a potem przekonać całą resztę samego siebie, czyli te sfery bardziej podświadome, nieświadome, do tego, żeby podążał za tym, dokąd głowa go prowadzi. To jest absolutne szaleństwo. To jest szaleństwo do sześcianu. Już, ponieważ zakłada nie tylko to, że człowiek sam z siebie nie wie, ale zakłada nawet, że jeśli człowiek wie sam z siebie i sam gdzieś głęboko, w jakim kierunku idzie, to się myli. To jest najprostszy sposób, żeby zrobić sobie wroga z osoby, którą z najważniejszej dla siebie osoby, czyli z samego siebie. Żeby sobie, żeby oddzielić to, co świadome, od tego, co nieświadome i zrobić konflikt. Na tym buduje się mega milionowe interesy związane z terapią i rozwojem osobistym. Na tym, żeby odwrócić człowieka przeciwko niemu samemu. Po prostu. Więc, jeśli Państwo cierpicie na korbę, na zaburzenia psychiczne i chcecie sobie zrobić coś takiego, no to koszt tego będzie taki, że będziecie cierpieć. Bo to może iść, krótko mówiąc, w dwie strony. Albo Wam się to nie uda i osiągniecie porażkę, i to jest bardziej optymistyczny scenariusz, bo wtedy wyjdziecie z tego tylko no jakby z poczuciem porażki, być może rozczarowania, drobnej winy, albo poczucia, że jesteście po prostu do bani, albo też może się Wam udać. I to jest gorszy scenariusz, bo jeśli Wam się uda, to będzie prawdopodobnie też sporo kosztować. Sporo czasu, pieniędzy, energii, być może dyscypliny i całej masy różnych innych rzeczy, które będziecie musieli poświęcić, żeby dojść do tego momentu, w którym nieomylnie okaże się, że to jednak nie o to chodziło i że nie jesteście ani odrobinę bardziej szczęśliwi, niż byliście na początku. Tyle, że wtedy oprócz tego, co w przypadku porażki, czyli poczucia rozczarowania, być może drobnej winy, będziecie jeszcze mieli poczucie, że jesteście głupi i podejmujecie złe decyzje i nie wiecie, czego chcecie, bo to, czego chcecie, nie prowadzi Was tam, gdzie chcecie dojść. Prawda? Więc to jest troszeczkę gorszy scenariusz. Pytanie, które naturalnie się tutaj nasuwa, jest więc takie, co w takim razie zrobić, nie? Jak to zrobić inaczej, jeśli nie to, to co innego zadziała. I tu dochodzimy do momentu, w którym mam dla Państwa propozycję. Otóż chcę Was namówić, żebyście w tym roku, zamiast robić sobie listę celów, określać, czego chcecie i czego, co musicie osiągnąć i tak dalej, ustawili sobie tylko jeden cel i umówili się ze sobą, że w tym roku tak często, jak to tylko będzie możliwe, będziecie robić rzeczy, które są przyjemne, które dają Wam dobre samopoczucie i które sprawiają, że po prostu czujecie się lepiej. Tak często, jak to możliwe, i przy założeniu, że będą to różne rzeczy. Ok? Bo to jest jedyna rzecz, może nie, może nawet nie jedyna, może tak naprawdę chodzi o to, że jeśli Państwo określicie sobie taki cel, że będziecie robić tak często, jak to możliwe, będziecie robić to, na co macie ochotę. Ok? Ochota. To jest to słowo, którego w świecie rozwoju osobistego bardzo często brakuje. Ochota. Chętka, na przykład chęć. Zachęcam, żebyście Państwo zainwestowali trochę swojego czasu i uwagi w to właśnie słowo, w słowo ochota i chęć. Jeśli postanowicie robić to, na co macie ochotę, jak najczęściej się da, to gwarantuję, że efekty będziecie mieć Państwo spektakularne i o wiele większe niż w przypadku tej realizacji celów i ustawiania sobie celów. No a na pewno zaoszczędzicie trochę na karnecie, na siłownię również. Dlatego do tego Was zachęcam w nadchodzącym roku, żeby jak najczęściej robić to, na co macie ochotę. Bo jeśli macie Państwo wątpliwości co do tego, czego chcecie i dokąd Wasze życie prowadzi, w jakim kierunku iść, to ochota właśnie jest najlepszym i najprostszym drogowskazem. Bardzo rzadko się o tym mówi, o ochocie w ogóle, a o tym, że jest to wartościowa część nas, bo ochota to tak naprawdę kierunkowskaz, drogowskaz taki w stronę naszych potrzeb. Jak mamy na coś ochotę, to zazwyczaj jest to taki drogowskaz, który wskazuje nam, że mamy potrzebę, którą chcemy zaspokoić.
Dlatego właśnie większość z nas doskonale wie, czego chce, większość z nas doskonale wie, czego potrzebuje. I dość często, jeśli nie zawsze, jeśli zadamy sobie pytanie, na co teraz mam ochotę, to przyjdzie nam do głowy ta odpowiedź, której najbardziej poszukujemy i której najbardziej chcemy. Róbcie Państwo w nadchodzącym roku i w nadchodzącym życiu jak najczęściej, jak najwięcej rzeczy, na które macie ochotę. Zamiast przekraczać swoje strefy komfortu, zadbajcie o to, żeby były one w miarę duże, natomiast żeby ten komfort naprawdę był komfortem, żeby były one jak najbardziej komfortowe. Więc zadbajcie o komfort wewnątrz waszych stref komfortu, zamiast z nich wychodzić i poszukiwać Bóg wie czego, czego pewnie i tak tam nie ma. Tego chcę wam życzyć również, żebyście dzielili przez dwa to, co słyszycie od rozmaitych ekspertów, fachowców, również ode mnie w filmach internetowych, żebyście zawsze dopasowywali to do siebie i do swojego przypadku. Bo mówienie do ludzi przez internet ma to do siebie, że mówimy do tak szerokiego audytorium, że nie sposób jest spersonalizować tej wiadomości na tyle, żeby ona była przeznaczona właśnie dla ciebie, a jednocześnie to tworzy taką pewną iluzję, no bo na przykład teraz Łysy mówi konkretnie do ciebie, nie? Więc to może się wydawać, że to jest do ciebie. Zachęcam Państwa, żeby zwrócić na to uwagę i żeby dzielić przez 2, albo przez 6, albo przez 66 nawet to, co te wszystkie rady i te wszystkie sugestie, które do Państwa płyną, a przede wszystkim zachęcam do tego, żeby jak najczęściej robić to, na co macie ochotę i zaspokajać swoje potrzeby, zamiast je oceniać. Okay? Więc uznajemy i zaspokajamy swoje potrzeby, zamiast je oceniać. To proponuję Państwu zamiast robienia listy życzeń i listy rzeczy do zrobienia i listy rzeczy, które nigdy się nie zdarzą i kupowania karnetów na siłownię i fundowania sobie, Bóg wie, jak wypasionych marzeń, które i tak do niczego nas nie zaprowadzą. Tym się z Państwem żegnam, bardzo dziękuję za uwagę i obiecuję, że w nadchodzącym roku będę w Państwa odbiornikach internetowych gościł nieco częściej. Pozdrawiam, szczęśliwego kaca na nowy rok.